Witam wszystkich. W dzisiejszym odcineczku będą takie tranzystory. Chcę dowiedzieć się, ile jeden tranzystor ma zawartość, bo nie ma żadnych danych po nich i chciałbym to sprawdzić. No, taki typ BF258, jest BF tam 309, jest różne takie markowanie, ale one są takie same. I tutaj jest ich 110 sztuk, one są nowe. Tak, długość nóżki jest 13 mm, co jest bardzo ważne. I bo są różne, są z dłuższymi nóżkami, z krótszymi, ale tutaj to jest bardzo ważne, długość nóżki. W tym przypadku ona jest 13 mm. Tak wygląda materiał, który już przygotowany do roboty. Poucinane na połowę nóżki, żeby kwas się dostał. Poucinane czapeczki. 42 gramy, 41 gram ważą. Ale to jednak jakby nie dużo, ale materiał jest zbędny. Także trzeba go jak najmniej. Tak, materiał już gotowy do przerabiania. Dodał tutaj gdzieś tak w okolicach 50 ml wody zwykłej demineralizowanej, 150 ml kwasu siarkowego, w sensie elektrolit ten samochodowy 1,28, i tu mam 20 ml azotowego i po trochu będę dodawał. Nie wiem, gdzieś mi zejdzie w okolicach 3 razy, tak będzie 60 ml azotowego. Więcej dodawać nie będę. Jeżeli wszystko się nie rozpuści, to będzie wtedy zlewany roztwór i na nowo. Zobaczę po sytuacji, jak będę dodawał troszeczkę azotowego i będzie się szła reakcja, to po trochu będę dodawał. Jeżeli będę dodawał i już tak nie ma reakcji, to będzie roztwór zlewany i wlewany na nowo świeży roztwór. Tak, trawienie się skończyło. Pierwszy roztwór był zlany, później znowu był dodany roztwór, już trochę mniej. Takie wrażenie, że jakby wszystko się rozpuściło, ale może być, że gdzieś się nie dobrał, nie dostał się kwas. To nic. Tam już mocno to nie wpłynie na zabrudzenie, ale trochę będzie. I filtry też tutaj są już. I teraz będę rozpuszczał. Rozpuszczał już będę od razu wodą królewską. I tak, dodam tutaj trochę wody demineralizowanej. Dodaję tutaj 30 ml kwasu solnego. Tam 20 ml i jeszcze 10. Mam tu przygotowane 10 ml azotowego, ale będę na razie dodam 5. Niech sobie się rozpuszcza i potem jeszcze 5 ewentualnie dodam. Reakcja się uruchomiła, jak widać, ale będzie to szło na podgrzewanie delikatne, żeby to szybciej ruszyło, i niech sobie się rozpuszcza. Tak, roztwór już odfiltrowany, kwas azotowy zdezaktywowany. Także roztwór jest przygotowany już do wytrącenia. Będę wytrącał siarczanem żelaza.
Tam jest trochę wody, także wsypuję tak. Roztwór jest w miarę jasny, to dobrze. To znaczy, że dobrze wytrawiło się żelazo, które było w środku. To rozpuściłem zbędne metale dość dobrze. A to pokrycie złota nie jest do końca czyste, nie jest 3/9, także uważam, że jest ok. Pieneczka jest złota. Dobrze. Tak, jeszcze trochę dodaję. I na podgrzewanie zaraz. Niech sobie się jeszcze roztwór nagrzeje dobrze. Fajnie odreaguje cały siarczan. Dodam trochę wody. I już pokażę, co wyszło. Będziemy ważyć i liczyć. I tak, to co się wytrąciło, zostało umyte, wysuszone i będziemy ważyć. Dobra. I tak, 1 gram 39 mg. Teraz sprawdzimy, policzymy. U nas było 110 sztuk. I teraz tak, 1,039 dzielimy na 110 sztuk. I my mamy 9 miligramów w jednej sztuce, 9,4 mg zawiera jedna sztuka. No gdzieś tak, szczerze mówiąc, liczyłem na taki wynik. No spoko. To jest tak, że to tranzystor nowy, nielutowany, nóżki całe, nóżki 13 mm. Bo jeżeli on będzie używany, będą cięte nóżki, będą mniejsze, krótsze, no odpowiednio tamtego metalu będzie dużo mniej. Ale taki to rezultat. Także dziękuję wszystkim za oglądanie i do następnego razu. Cześć!